Cześć Wam, witam na kolejnym moim filmiku. Na początek tutaj jeszcze łyczek kawci. Dobra, odstawimy na później. Na później będzie troszkę do wypicia. Postanowiłem nagrać tu taki krótki filmik. Z racji tego, że jak niektórzy z Was wiedzą, zajmuję się budową maszyn rolniczych, przeważnie takich otrząsarek do mechanicznego zbioru i otrząsania owoców wiśni, śliwek, jabłek. No i tutaj niedawno minął sezon zbioru wiśni. No i w trakcie tego sezonu tutaj przyjechał do mnie klient. Oczywiście nie mój klient, tylko no teraz już mój klient, ale przyjechał klient z tym oto wentylatorem, że no, zakupił maszynę z drugich rąk od konkurencji. Z tego co mówi, to chyba z drugich rąk od konkurencji. No i ma problem tutaj z łożyskowaniem tej obudowy, tutaj pomiędzy silnikiem a turbiną. Ogólnie mówił, że co kilka dni musiał wymieniać łożyska. No i pytał się, co tutaj zrobić. No ja mu powiedziałem, że ja to robię inaczej, bo tutaj robię łącznik nie na jakimś profilu, tylko na toczonej obudowie z takiej rury grubościennej. A tutaj sobie ktoś wymyślał na takim profilu bez zachowania żadnej osiowości pomiędzy silnikiem a tutaj obudową. No i tutaj miał to wtedy rozkręcone. Stwierdziłem, że w ogóle jest obudowa źle zrobiona, bo za ciasno łożyska, bo bardzo ciężko chodziło, no i co kilka dni musiał wymienić. Powiedziałem, żeby na tamtą chwilę nie miałem czasu, żeby mu to zrobić, bo to jest troszeczkę roboty. No i stwierdziłem, niech jeszcze kupi jedno łożyska, wymieni, niech dopracuje do końca zbioru, no i po sezonie niech przywiezie ten wentylator, to mu dorobię tutaj właśnie tą obudowę, tak jak ja to robię. Na tą chwilę trzeba wymienić też silnik, bo silnik dostał też luzów tutaj na użyskowaniu. No i tutaj zobaczycie, jak to jest zrealizowane. Ogólnie turbina bardzo szumi. Po kilku dniach, gdy zamontował użyska z powrotem do wymiany. No i tutaj ogólnie jak się przyłoży palca tutaj pomiędzy tym i kręci się turbiną, to czuć, jak to wszystko pracuje. Jak to wszystko pracuje. Ja tutaj zdejmę na razie ten wirnik. Bo już tutaj zacząłem wcześniej rozkręcać ją. Widać to, widać. A więc to jest wszystko wykonane z profila zamkniętego, bez zachowania żadnej osiowości. Ja tu może odkręcę te śrubki. Bezpośrednio tuleja wpustem jest obsadzona tutaj na tym wale bez żadnego takiego sprzęgiełka kołowego, ale najfajniejsze jest tutaj. Nie wiem, ktoś to robił chyba bez żadnej wyobraźni.
w ogóle nie są zachowane tutaj elementy osiągania silnika. Silnik ma tutaj taką planszę centrującą. Ja może pokażę na nowym silniku taką planszę centrującą tu i ona powinna być, to jest plansza, która centruje silnik. Powinna być dorobiona taka podkładka i to dopiero powinno być obsadzone tutaj w obudowie. Tutaj nie jest to zachowane. Silnik po przyłożeniu tutaj lata. Tylko tyle, co jest skręcony na otworach. Tak samo tutaj z tej strony. Nie jest zachowane w ogóle centrowanie. Sama obudowa. Jargocze. To są łożyska, które pracowały kilka dni. Słychać. Tak więc silnik jest sprzężony tutaj z tym napędem, tylko taką tuleją. To by jeszcze mogło być, gdyby były zachowane tutaj parametry osiowania silnika. I na tą chwilę silnik jest do wymiany, bo ma tutaj już luz. O tym nie mówię w ogóle. Ja to będę robił inaczej. Zobaczycie, jak ja robię to przy swoich maszynach. Będzie tuleja toczona. Tu będzie plansza zatrasowana, przykręcona. Tuleja będzie, tu będzie obtoczona, to będzie wspawane. I silnik będzie miał taki element centrujący i to dopiero będzie centrowało tutaj we flanszy. Całość będzie połączona takim sprzęgłem kłowym. I to dopiero ma rację bytu. Tak więc zabieram się za robotę. To idzie na złom. Tu w ogóle to ktoś to, nie wiem czym to wycinane było, przecinakiem czy czymś takie nierówne jest. Nowe łożyska. Jargocza miałby miały kilka lat. Dobra, biorę się za robotę.
Dobra. Teraz będzie obróbka na gotowo po spalaniu. Tutaj jeszcze muszę obrobić podłożyska.
Biorę się za robotę. Gotowe, zegarek zrobiony. Tutaj już jest też pod kalamitkę nagwintowane. To można trochę przestygnie, bo jest dosyć gorące. Nie będę wbijał, bo mi ściśnie. Teraz chodzi na styk. Ostygnie, będzie sam raz. Dobra, zabieram się za dalszą robotę. No i dobra, obudowa gotowa. Tutaj będzie 4 łożyska. 2 brzegowe są wyjęte uszczelnienia. A środkowe bez uszczelni. Bez uszczelni w ten sposób. Tak będą. W środku będzie jeszcze seger. Tak. Tutaj, żeby była szczelina, żeby kalamitka właściwie nie w środku, tylko będzie pomiędzy pierwszym
a resztą, o, w ten sposób będzie, tak? Tu żeby była szczelina, bo tu będzie kalamitka, żeby szedł tawód na jedną stronę i na drugą stronę. Brzegowe mają pozostawione uszczelnienia, środkowe są bez uszczelnień. Łożyska z luzem C3. Tutaj będą wprasowane. Tutaj z tej strony będzie sprzęgiełko. No i tutaj jeszcze trzeba... Tu jest zatoczenie. Więc będzie obudowa silnika. Tu będzie pierścień centrujący. Który będzie, on wchodzi tutaj w to zatoczenie. I on będzie centrował silnik, o, w ten sposób. Teraz musimy jeszcze tu zaznaczyć otwory, by wywiercić otwory. No i dobra, obudowa zrobiona. Na cztery łożyska, po kolei jest tutaj cztery łożyska. Zabezpieczone pierścieniem Segera. Obudowa toczona z rury grubościennej, tak jak widzieliście. Wszystko wycentrowane, tu jest roztoczona plansza. Wycentrowane jest tutaj na ten pierścień. No i tutaj mamy przy silniku, mamy też pierścień centrujący. To sprzęgiełko będzie tam dalej, wciśnięte na czopa, na wał do wentylatora. O, i tutaj nam teraz mamy ustalający pierścień. W tym zatoczeniu tutaj. Tu mamy zatoczenie. I tu właśnie ten pierścień pasuje w to zatoczenie. Dobra. I klienta dostanie go z powrotem. Tu zamontowany jest silnik nowy. Tak więc to pójdzie na złom. Nie wiem w ogóle, jak ktoś mógł takie coś, taką rzeźbę zrobić. Tu wentylator ma obroty. Turbina ciężka, robiona z trójki blachy, widzę. Dobra, to biorę się teraz za... za obróbkę wału w środek.
który trzeba nagwintować, M10. I sobie skręciłem tutaj w uchwycie. Będziemy gwintowali ramieniem gwintującym. Dobra, gwintownik mamy 10. Wybieramy programy. M10. Głębokość 20. Dobra. Opcje zaawansowane, automat. Dobra, smarujemy troszkę. No i jedziemy. No i mamy nagwintowane. I mamy nagwintowane. I mamy nagwintowane. Dobra. Sprzęgło już tutaj wciśnięte z pustem. Teraz będę tutaj wciskał to drugie. No i obudówka gotowa. Wszystko wpięte. Teraz jeszcze trochę tutaj tałciku smarowania. Pięknie chodzi. Teraz tak, tu trzeba jeszcze wpusta, pójdzie wirnik, to pójdzie. Tak, a silnik ze szczęgiełkiem pójdzie. Pójdzie tak. No i śrubeczki poskręcać i gotowe. A tutaj ta fuszerka to naprawdę woła o pomstę do nieba. Tutaj to chyba szlifierką było, kątówką wycinany ten otwór. Dobra, ja się z Wami żegnam. To jeszcze będzie wymalowane pod kolor. No i jutro klient zabiera, montuje na maszynie. A nie takie wynalazki. Gdzie to miało chodzić? Jak to w ogóle tu nie było osiowości w tej obudowie? Kto to wymyślał takie? Dobra, cześć Wam, pozdrawiam i zapraszam na inne filmiki. Jeśli się podobają takie filmiki, to proszę o suba, będzie mi miło, łapka w górę. Cześć Wam.